Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroove, a to mój pierwszy poradnik z gry Battlefield 3. Pewnie wielu z was zastanawiało się, jak można w szybki sposób nabić mnóstwo punktów w Battlefieldzie. Otóż mam dla was gotową odpowiedź. To jest mapa Kanały Noshuar, jeśli się nie mylę. Tu macie mapkę. Znajdujemy się na torach kolejowych, za tym wagonem i za tym, co się nazywa, za tym banerkiem, no nieważne. Znajdujemy się właśnie w tym miejscu, ponieważ jesteśmy tutaj słabo wykrywani i jest to miejsce, w którym można bardzo ładnie i dobrze kampić. Kolejnym krokiem, gdy znajdziecie dobrą kampę, jest rozstawienie smawa. Rozstawiamy go i staramy się staramy się jak najwyżej lecieć, tak, aby na zoomie, no, nawet dobrze tutaj ogarnąć mapkę. I teraz cały czas latamy, spamujemy, nie wiem pod którym macie te wszystkie komendy i rozkazy, ale dajmy na to, jak ja mam pod Q, no to klikam Q i daję przycisk myszy. Staram ściągać się te gówna, te sygnalizatory i wszystko inne. I właśnie widzicie, już mam 140 punktów za dostrzeżenie i chyba asysta obserwatora, coś takiego. Teraz zobaczymy, jak mi to... Premia za dostrzeżenie i asysta czujnika ruchu. I tak mi lecą punkty. Jak widzicie, bodajże co 5 wykryć, dostaję beretkę. Zaraz przeczytamy, jaka to jest beretka. Wsparcie obserwatora. I przy bodajże 25 albo 50 beretkach dostajemy odznaczenie 10 tysięcy punktów za wsparcie bodajże obserwatora. Jest to dość dobra sprawa, ponieważ w bardzo szybki sposób możemy nabić bardzo dużo punktów. Jeśli się nie mylę, to mi brakowało 15 beretek do tej gwiazdki. Nie gwiazdki, a oznaczenia. Także za chwilę to zobaczymy. Także widzicie, cały czas spamuję tym i staram się jak najwięcej wykryć wrogów. I przy okazji ściągać te znaczniki, różne ich. W zasadzie jestem bardzo słabo wykrywalny, jak widzicie, leżę tam, a tam prawie nikt nie zagląda. Widzicie? Tam. Nikt tam prawie nie zagląda. No i teraz spamujemy Q i lewy przycisk myszy. Czy tam zależy, gdzie macie te komendy. To już jest bodajże 5. beretka, jeszcze 10 i dostaję ten medal. O, tu mamy do zdjęcia kolejne ścierwo. Git chyba dostał. Zniszczenie sprzętu wroga. Tak, o widzicie, wchodzę nawet tutaj na bazę, ale nie skapną się, że ja tam leżę. Wyleciałem poza teren działań wojennych, czy tam bojowych. Bo to nie wojna. Znaczy w sumie wojna, tak, wojna. O, strzelają do mnie. Tylko nie wiem, czy do mnie jako grangrowe. Nie, bo mam 100% życia. Czyli strzelają do mnie. O, teraz namierzyłem sprzęt wroga. Q i namierzam. Q i namierzam tego snajpera. Dobra. Git. Ściągnięte wszystko. Tak, także to jest sposób. Zobaczcie, mam 1110 punktów, jestem 5 w rankingu i stacy 0-0. Często mogą was wyzywać od cheaterów, że o, cheater jakoś ma tyle punktów, ani się zabija. Ale tym się nie przejmujcie. Po to jest wymyślony map dodany w tej grze, żeby obserwować mapę z góry, także to jest sposób w 100% legalny i nie możecie mieć co do tego żadnych zastrzeżeń, nikt nie może was obrażać i ubliżać, bo taka też jest dola i rola, w sumie dola, nie dola, snipera, aby latał, nie zabijał, a ściągał ładunki. Nie jestem pewien, czy można klejmorki ściągać, zaraz zobaczymy. Tak, można zniszczyć nawet klejmorki z tego, więc my jako obserwatorzy mamy za zadanie oczyszczać mapę z silników ruchu, z sygnalizatorów tych, co się na nich się respi i z ładunków różnych wybuchowych, takich jak właśnie klejmory. Tak jak tutaj, bach. O, zniszczenie ładunku wroga. Ale zbyt wysoko latam, widzę, bo nie namierzam ich dobrze. Wysokość trzeba samemu ogarnąć, ale żeby to nie było w sumie za wysoko, bo nie będziecie w ogóle ich mogli dostrzec. Taka jest sprawa. O, proszę. Nie wiem, ile mi jeszcze tam brakuje do
wbicia tego. O, tam jest sygnalizator. Wbije mi i będę się z wami żegnał w sumie. Pyk. Dostałem bodajże już chyba 10 beretek. I widzicie, 10 beretek razy 200 punktów. To jest 2000 punktów jak na razie za same beretki. Plus 1800 punktów za te wszystkie dostrzeżenia. I jakieś tam dodatkowe punkty dostanę. Potem do tego dochodzi mi 10 tysięcy punktów za... Dostrzegł mnie? Jaki debil, leciał na spodochronie, a nie widział mnie. Także jak to się wszystko nam sumuje, to to jest pełno punktów. Jest to wynik bardzo dobry. Dalej, daj mi się to oznaczenie głupie. Ja chcę pokazać widzom, jak to działa. No dostrzeż ich. Może teraz będzie beretka? Czy to oznaczenie raczej? Nie. Nie teraz. No mówi się trudno. Jak dobrze się możecie wsłyszeć, nie jestem pewien wsłuchać, to słychać na przykład zauważyłem wrogiego snajpera, albo wrogi snajper w rejonie operacji. I to jest właśnie moja postać, która mówi, że widzi coś. Co tutaj jest? O! Mamy duże skupisko ludzi. Im większe skupisko ludzi, tym więcej punktów leci. Bo jeśli kogoś dostrzeżecie i ktoś go potem zabije, dostaniecie za to punkty, jeśli nie wyjaśniłem. Ile mi brakuje do tego wsparcia obserwatora? O. Pewnie nie każdy z was dobrnął do tej końcówki boskiej. Się nie dziwię, bo wszystko wyjaśniłem na początku. Jest! Proszę! Wsparcie obserwatora 10 tysięcy punktów. Także to mi się potem bardzo ładnie sumuje. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i zobaczycie pod koniec, ile punktów dostanę za to właśnie. Także krótkie cięcie i pokażę wam tylko ekran wyników, jak mi się naliczają punkty. Jak widzicie, już wielkimi krokami zbliżamy się do końca rundy. Zaledwie 29 ticketów zostało. I zapomniałem dodać też istotną rzecz. Przeważnie grając właśnie tym snajperem z Mavem, to przeważnie wygrywa się 90% meczyków. I to jest potwierdzone przeze mnie. Zdążyłem dobić już drugie to odznaczenie. I chyba z 10 beretek jeszcze doszło. Także już widzicie, 3 punkty, 2 punkty, 1, koniec. Zaraz zobaczycie, ile można nabić punktów w dość, nawet się twierdzić, krótkim czasie. 9600 punktów za same te dostrzeżenia i duperale, ale zaraz zobaczymy. O proszę, o jeszcze dostałem beretkę za zespołowy deathmatch, się zająkałem. 30 tysięcy punktów. Jak widzicie, dostałem 53 tysiące punktów za pół godziny gry. Także jest to dość dobre. Pół godziny? Tak, długość rundy 28 minut. W 28 minut nabiłem tyle punktów. No to jest dla mnie coś niemożliwego. 53 tysiące punktów. Tak. Także to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to komentujcie. I zapraszam was do testowania tego sposobu. Cześć!